Witam Was serdecznie, moi drodzy. Skąd? Ze wspaniałej Orzechówki. Popatrzcie, jaki jest piękny śnieg. Specjalnie tutaj przyjechałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda po naszych wspaniałych już remontach i oczyszczeniach. Będzie osobny film na ten temat, ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób możecie sprawić przyjemność Waszym domowym prepersom. Mam tutaj wiele różnych produktów, które mogą być bardzo ciekawym prezentem dla Waszych prepersów. Przedział cenowy jest bardzo różny, rozpoczynamy od kilkunastu złotych, kończymy na czymś bardziej drogim, ale bardzo, bardzo przydatnym. Tutaj mamy pewną listę. Ten ostatni, najbardziej cenny z punktu widzenia prepersa, no poza jedzeniem i wodą, bo potrzebna jest, żeby przeżyć, ale z takich gadżetów elektronicznych mam na ręce, pokażę Wam na końcu. Rozpoczynamy. Pierwszym prezentem, który sugeruję lub proponuję, jest długopis taktyczny. Wygląda niepozornie, ładnie opakowany. Można nim pisać, bo to oczywiście jest bardzo istotne. Można nim pisać. Wygląda tak, ma dodatkowy wkład. Jego dużą zaletą jest to, że ma z tej strony bardzo ważny punkt. Jeśli dojdzie do sytuacji, że musimy nagle wyjść, wystarczy go złapać tak, uderzyć szybę, szyba się nam powinna rozkruszyć. Dodatkowo, jeśli na przykład jesteśmy gdzieś na jakiejś wycieczce lub gdziekolwiek ktoś nas atakuje lub mamy sytuację jakąś podbramkową, wyciągamy nasz długopis, wydaje się długopis, łapiemy go i wystarczy tym oto czubkiem uderzyć w newralgiczne miejsce, na przykład jakąś kość lub w miejsce wrażliwe i napastnika powinno to w jakiś sposób na chwilę, nie mówię, że to nie oczywiście Was nie zabezpieczy, ale na chwilę odwrócić uwagę od Was i pozwoli Wam to na ucieczkę. Więc to jest dość tani prezent, około 17-20 zł, tyle kosztuje tego typu długopis taktyczny. To jest pomysł numer jeden. Pomysł numer dwa. Wiadomo, jeśli jesteśmy prepersami, przygotowujemy się na sytuacje, które mogą nastąpić, te akurat mogą nastąpić, czyli tak zwane blackout, awaria zasilania, nie mamy prądu i musimy się w jakiś sposób zabezpieczyć bateryjnie. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo ciekawy pomysł na prezent. Zobaczcie. Jest to specjalne opakowanie, które pozwala na zarządzanie bateriami. Możecie włożyć tam wszystkie typy baterii, jakie są dostępne na rynku. I dodatkowo w tym oto zestawie macie specjalny miernik, który pozwoli Wam, nie będę go wyciągał, na sprawdzenie, czy baterie, które macie w własnych zapasach, są jeszcze dobre. Więc możecie kontrolować to, co macie skumulowane na trudne czasy. Tego typu organizer bateryjny, że tak się wyrażę, też jest w miarę tanim prezentem. Kosztuje około 30-40 zł w zależności od miejsca, gdzie go znajdziecie. Kolejnym pomysłem, który zawsze jest sprawdzony, przynajmniej u mnie, ja się zawsze cieszę, jak ktoś mi jakąś książkę sprezentuje, są książki. Każda z tych książek kosztuje około 30 kilku złotych. Możecie sobie wybierać, które oczywiście bardziej będą pasowały gustom odbiorcy. Już o nich mówiłem wielokrotnie. Jest to terenowa apteczka ziołowa, przygotowanie na trudne czasy, jak przetrwać trudne czasy i dwie części kuchni survivalowej. One są wszystkie w bardzo zbliżonych cenach, 30 kilka złotych za egzemplarz. Poszukajcie, możliwe, że znajdziecie je jeszcze w lepszych cenach i będziecie mogli sprezentować go je swoim prepersom. Kolejnym pomysłem jest zakup powerbanka. Takiego porządniejszego powerbanka, który pozwoli na doładowanie naszych urządzeń elektronicznych. Mogą być różne. To jest jeden z prezentowanych. Niekoniecznie musi być dokładnie taki. Najlepiej taki, który ma dość dużą pojemność. Czyli jak mamy naładowany gdzieś powyżej 20 tysięcy mAh, to nam załaduje nasze urządzenia elektroniczne wielokrotnie. Kolejnym pomysłem, moi drodzy, który jest bardzo, bardzo, bardzo przydatny, szczególnie w sytuacjach krytycznych, jest posiadanie radia. Kiedyś się mówiło radio tranzystorowe. No teraz mówimy po prostu o zwykłym radiu, który jest zasilane bateryjnie. To radio, no, będzie nam działać.
coś gra. Wyłączyłem muzykę, żebyśmy nie mieli strajka copyrightowego, jeśli chodzi o prawa autorskie. Nawet może to wyślę lub wyciszę, bo wiecie, różnie to bywa. Za pierdoły mogą nas na YouTubie skasować. Jest radio. Ten model konkretny jest naprawdę sprawdzony i bardzo, bardzo dobrze działający. Odbiera fale FM i AM. Niestety fale długie, wykorzystywane przez Polskie Radio, kanał pierwszy na 225 kHz, o ile dobrze pamiętam, nie jest odbierane na tym, bo skala rozpoczyna się od 520, o ile dobrze pamiętam, 530 kHz, ale uwierzcie mi, próbowałem na tej zwykłej antenie, która jest tutaj, możemy odbierać wiele stacji radiowych z Europy właśnie na falach AM. No i oczywiście wszystkie stacje radiowe, które są nadawane w Polsce na falach FM też możecie odbierać. Cena takiego radia w okolicach 100 zł, co aż mnie zdziwiło, jest to dość dobra firma Panasonic, ale naprawdę jest sprawdzony. Jest to model RF2400D. Żaden z tych elementów, czy tych prezentowników, które tutaj Wam pokazuję, nie zostały dane mi za darmo, to nie jest reklama, je wszystkie używam osobiście, więc to są moje odczucia odnośnie produktów, które używam i wiem, że są praktyczne i mogą się przydać w różnych sytuacjach. Które sobie wybierzecie, to oczywiście jest Wasza gestia i Wasz wybór. Kolejny pomysł. Torba Faradaya, którą notabene zbliżamy się do 400 tysięcy subskrypcji. Będziecie mogli wygrać w konkursie, bo takową jedną, a może nawet dwie, bo mam jeszcze jedną w domu taką, Wam sprezentuję, ale co do konkursu, to będzie na początku następnego roku. Są różne firmy. Najczęściej wykorzystywana jest firma Mission Darkness. Oni mają certyfikaty i akurat te torby Faradaya są wykorzystywane przez różne osoby, które, no, policję, ewentualnie wojskowych lub jakichś detektywów i tym podobne, którzy potrzebują mieć pewność, że jak włożą do środka urządzenie elektroniczne, na przykład telefon, to nie będzie możliwości na przykład jego zdalnego wymazania. Więc ja testowałem to. Rzeczywiście, jak włożymy telefon do środka, a tutaj akurat mam taki rozpakowany, zobaczcie, jak to zmyślnie wygląda. Jak włożycie do środka telefon, łatwo sprawdzić jest taką torbę Faradaya. Zrobię osobny film, jeśli jesteście zainteresowani na ten temat. Pokażę Wam, jak można go przetestować, czy to jest rzeczywiście dobre. Mam tutaj telefon w środku. Testowałem go w taki sposób, że miałem go włączonego i po prostu próbowałem na niego zadzwonić. I powiem Wam, no niestety nie zadzwonił, czyli jest chroniony przed falami elektromagnetycznymi. Czyli jeśli doszłoby, nie daj Panie, do jakiegoś wyładowania pulsu elektromagnetycznego, to Wasza elektronika, którą schowacie do tej torby, powinna przetrwać i dalej działać w przyszłości. Co jest ciekawe, moi drodzy, akurat jeśli dbacie o zdrowie i chcecie mieć niewielką ilość promieniowania elektromagnetycznego w swoim otoczeniu, to posiadanie tej torby jest jak najbardziej bardzo praktyczne. Wkładacie tam wszystkie swoje urządzenia, które są wyłączone. A co Wam powiem? Ostatnio testowałem następną rzeczą, którą Wam zaraz pokażę. Działanie tego. Mianowicie wyłączyłem telefon. Biorę następny element prezentownika, jest to miernik pola elektromagnetycznego. I co jest ciekawe, cały czas telefon emitował pole elektromagnetyczne, mimo że był całkowicie wyłączony wedle tego, co producent powiedział. Nie powiem, jaki telefon, nieważne, jakikolwiek by nie był. Moi drodzy, możliwe, że cały czas działa i impulsy elektromagnetyczne, jeśli chcecie ich uniknąć lub trzymacie telefony niedaleko siebie, no ta torba akurat to zniweluje, nie wyjdą na zewnątrz. Będzie dodatkowym zdrowotnym aspektem posiadania tego typu rzeczy. Kolejna, o której już wspomniałem, o torbie, moi drodzy, jest to miernik pola elektromagnetycznego. Jesteśmy, powiedzmy, w polu. No jest tutaj promieniowanie, bo mamy urządzenia, tej telefony, więc pokazuje nam, że jest duże promieniowanie, jest telefon komórkowy, więc mamy tutaj czerwono. Możecie sprawdzić miejsce, w którym śpicie. Czy w Waszym mieszkaniu, czy te routery Wi-Fi, które są praktycznie w każdym dostępne, emitują bardzo wysokie pole elektromagnetyczne i możecie coś zrobić. Jeśli na przykład się źle Wam śpi lub macie jakiś dyskomfort, który już od pewnego czasu się tworzy, dzięki temu urządzeniu możecie to zweryfikować. I
To już jest trochę droższy gadżet, bo taki lepszej jakości, akurat ten jest uznawany za dość precyzyjny, jeśli chodzi o takie domowe użytkowanie. Jest to firma Kornet, kosztuje około 1000 zł. Wracając jeszcze do tych torebek Faradaya, bo nie powiedziałem, ile one kosztują. One są w cenie około 100 zł plus. W zależności od tego, jakie gabaryty weźmiecie, te akurat są dostosowane do, powiedzmy, urządzeń mobilnych. Służycie tam. Możecie do tego włożyć kluczyki, między innymi samochodowe, a wiecie, że teraz są sczytywane te impulsy, które są wysyłane przez wasze otwierajki drzwi, przez różnych hakerów, którzy mogą wam po prostu auto ukraść. Jeśli włożycie te kluczyki do tego na przykład, no to pole elektromagnetyczne zostanie zamknięte i nie będzie można jakichkolwiek fal stąd odczytywać i uczyć się, w jaki sposób otwiera się wasze samochody. Więc to też dodatkowy aspekt bezpieczeństwa w domu. Więc jak już mówiłem, cena tego to jest około 100 zł plus, w zależności od gabarytu, bo ten jest, jak już pokazywałem, jest telefon komórkowy w środku, ale są też takie, które pozwalają na schowanie nawet laptopa lub nawet duże plecaki, które pozwalają na schowanie całej elektroniki, ale no one już kosztują naprawdę kupę pieniędzy, że nawet mnie na to nie stać i niestety tego nie posiadam. Kolejnym produktem, który warto mieć, jak już mamy dużo elektroniki, no to trzeba czymś to zasilić. Słońce świecić raczej będzie, no chyba, że będzie jakiś totalny armagedon, że nam słońce zasłoni i będziemy w ciemnościach siedzieć. Są panele fotowoltaiczne. To jest prosty panel fotowoltaiczny, który ma możliwość bezpośredniego wpięcia się portem USB. Gdzie on tu się ukrył? O, tu jest, tu. Mamy port USB, który pozwala na podłączenie bezpośrednie waszych telefonów, tabletów, cokolwiek macie, co korzysta z tego typu łącza. Panel ten, o ile dobrze pamiętam, ma 20 W, jest wodoodporny, składany, można go w bardzo łatwy sposób tutaj rozmontować i ustawić do działania. Jak tylko się okaże, że jest ładna pogoda, możemy zasilać nasze urządzenia elektroniczne bezpośrednio lub na przykład naładować tego powerbanka, o którym wcześniej mówiłem, bo podłączamy go sobie bezpośrednio do tego i powerbank nam się ładuje i wykorzystujemy już dalej powerbank wewnątrz. Kolejną rzeczą, która może być też bardzo praktyczna, bo wiecie, czerpiemy wiedzę najczęściej z książek i ze słowa pisanego, ale zabranie na przykład kilkudziesięciu książek, gdy rzeczywiście inne są ważniejsze rzeczy, może być problematyczne, może warto zainwestować lub po prostu sprezentować najbliższej osobie czytnik książek elektronicznych. Tutaj możecie załadować kilka tysięcy książek. Wygląda, powiedzmy, tak. Ten akurat egzemplarz no jest jaki jest. Generalnie cena czytnika wygląda jak książka. Przełączacie sobie tutaj albo guziczkami, albo po prostu przeruszacie palcami, więc książek możecie schować tam kilka tysięcy. Jeśli dobrze pójdzie, nawet może i więcej, tylko te książki trzeba znaleźć. Ale ja wierzę w wasze umiejętności, jestem przekonany, że znajdziecie te książki, które są wam potrzebne i możecie tutaj załadować. Ten czytnik pozwala na czytanie przez około kilka tygodni na jednym ładowaniu, w zależności od tego, jak dużo czytacie. Ma podświetlanie, można czytać w ciemności również. Ma tutaj diody LED-owe, które doświetlają ekran, więc jak będzie nawet ciemno na zewnątrz, nie będzie światła, możecie czytać na nim to, co będzie wam w danej chwili potrzebne. Czytniki książek rozpoczynają się od 200-300 zł wzwyż, w zależności od tego, jaki model wybierzecie, to będzie dobrze. Akurat ja znam czytniki Kindle, używam ich już od dobrych 7 lat, jak nie więcej. Wiem, że są sprawdzone. Na ten pierwszy, który kupiłem jako pierwszy XXXX lat temu, dalej służy w rodzinie i jest wykorzystywany, więc to nie powinno się zepsuć. A posiadanie biblioteki w kieszeni lub powiedzmy przysłowiowym plecaku jest lepsze niż jej nieposiadanie. A na telefonie wiecie, telefon szybko się rozładuje, dużo energii czerpie, a to będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do jednego celu, no do czytania książek. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, która może się wydać, och, wymyślasz, Kudliński, jejku, znowu każesz nam wydawać pieniądze. Po pierwsze, ja wam nie każę na nic wydawać pieniędzy. Po prostu sugeruję pewne rzeczy, o których możecie po prostu nie wiedzieć. Lub nie widzieliście ich wcześniej, tak żeby was zainteresować, że takie coś istnieje. Oczywiście wybór jest wasz. Jest zegarek. Zegarek naprawdę bardzo warty posiadania. Ja go sobie tutaj odczepię. Marzyłem o nim od dawna, dopiero niedawno go sobie sprawiłem.
Jest to zegarek Garmin Fenix 7. Wersja 6 prawdopodobnie też posiada bardzo zbliżone parametry. Ten jest w wersji solarnej. W trybie ekspedycji pozwala nam na używanie GPS-a z zapisywaniem naszej lokalizacji raz na godzinę i wytrzyma nam na jednym pełnym ładowaniu około 75 dni, co jest naprawdę bardzo ekstremalny i świetny gadżet do posiadania. Co jest bardzo istotne, ten zegarek ma wbudowane, tak, zaskoczę Was, powiecie, mamy telefon od tego, po cholera nam jeszcze zegarek. Moi drodzy, on ma wbudowane pełne mapy Europy. W powiązaniu dodatkowo z solarnym zasilaniem, teraz postaram się uruchomić, wybieramy mapa, pyk, chwila, moment, dajmy GPS-owi na złapanie lokalizacji i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy, popatrzcie, nawet orzechówka jest na tych mapach. Więc jeśli mamy możliwość ładowania tego, a jak już Wam powiedziałem, w trybie ekspedycji ten zegarek jest w stanie wytrzymać 70 kilka dni, jeśli chcemy mieć pełną nawigację GPS-ową włączoną, no to oczywiście trochę krócej, będzie to gdzieś 100 godzin, może 200, w zależności od tego, jak będziemy eksploatować go i jaki będzie sygnał GPS i w ogóle. I co będziemy jeszcze robić, czy będziemy mieli włączone różnego rodzaju dodatkowe czujniki, bo oczywiście to jest zegarek taki turystyczny. Turystyczny, ale również można nazwać go prepersowym ze względu na jego możliwości. Właśnie śledzenie GPS na nadgarstku jest jednym z nich, bo nie musimy mieć własnych map papierowych, chociaż wiadomo, warto je też mieć w różnych sytuacjach, ale posiadanie takiego małego urządzenia, które możemy schować w każdym miejscu i mapy mogą nam ukraść. To jak dobrze schowamy, będzie niewidoczne i możemy zawsze tego używać. Możemy naprawdę bardzo z tego skorzystać. Dodatkowo oczywiście to urządzenie powie nam, jakie jest ciśnienie atmosferyczne, na jakiej wysokości się znajdujemy, ile kroków przeszliśmy, zbadamy natlenienie naszej krwi, naszego organizmu, możemy zbadać też tętno, jakie mamy, więc podstawowe parametry medyczne też ten zegarek nam w stanie jest pokazać. To już jest, powiedzmy, droższa inwestycja, ale na 5-6 lat spokojnie będzie Wam funkcjonował bez żadnych problemów. Wszystkie funkcje będą dostępne i działające. On kosztuje około między 2,5 a 3500 zł, w zależności od tego, jaki wybierzecie model. To jest taki najbardziej pośrodkowy, ale wszystkie posiadają te same funkcje. Ważne jest to, żeby posiadał solarne zasilanie, bo ono bardzo, bardzo wydłuża życie temu zegarkowi. I przechodzimy do ostatniego ładnie wyglądającego prezentu. Popatrzcie, jak pięknie wygląda. Od razu przygotowany jest jako prezent. Wystarczy tylko napisać dla męża, dla żony, dla wujka, dla cioci. Prezent jest gotowy. Jest to paczka żywnościowa. Śmiejcie się. Ja byłem dzieckiem. Ja się cieszyłem, że dostawałem pomarańcze lub jakieś tam soczki w kartonikach, jak byłem maluchem. Więc dlaczego teraz, akurat w sytuacji, gdzie rzeczywiście żywność drżeje na potęgę, nie sprezentować komuś dobrego jedzenia? A mianowicie, moi drodzy, w takiej paczuszce, która kosztuje około 70 zł, macie 4 wysokiej jakości produkty naszej produkcji. Oczywiście, nasze konserwy. Dobrze o nich wiecie, jakie one są. Więc to też może być pomysłem na prezent dla Waszych najbliższych prepersów. Moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego na nadchodzące święta, na Nowy Rok. Będą jeszcze jakieś filmy prawdopodobnie po tym prezentowniku, który już za moment zobaczycie, bo nagrywam go w sobotę, a obejrzycie film w niedzielę, czyli jutro. Szykuje się ciekawy wywiad, pisałem o nim. Będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym ziole, roślinie, która ma olbrzymie spektrum działania leczniczego, ale porozmawiamy z ekspertem, który badał tą roślinę już przez XXXX lat, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego. Pozostawiam to jeszcze w tajemnicy. Zobaczycie niedługo. Mam nadzieję, że wywiad będzie Wam się bardzo podobał, bo osoba jest bardzo pozytywnie zakręcona. Mieliśmy już z nim zajęcia. I uważam, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie informacyjne dla Was, bo będziemy nagrywać właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu po zajęciach, na które niedługo się już wybieram. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzę
i do zobaczenia następnym razem.